Dobra, pozwolę sobie pokonać tego skatła. Skatła. Rozwiać ten potworka. Także nie było trudno. Spomer! Naprawdę myślisz, że możesz go oswoić? Warto spróbować. Oaza! Jesteśmy uratowani! Teraz będziemy mieć siłę, żeby dotrzeć do szlaków. Niechaj Jedi mają nas w swej opiece. Zmęczyłeś się? Układam to sobie w głowie. No to jedziemy, mały. Pomóc ci? Dziękuję. Ale dam radę. Jedźmy. Ale fajnie się na tym nie jeździ. Coś ciekawego było. Dziwne stworzonko. Zwolnijmy. Może ktoś w bazie Sir będzie wiedział, jak zrobić z tego użytek. Daleko ta baza? Nie z naszym nowym przyjacielem. I mamy chwilę, żeby sobie pogadać. Prawda. Kopę lat. Zwiedziłaś pewnie całą galaktykę. Prawie. Jak było? Niesamowicie. Tonące miasto Kuratów. Urwiska Persai. Galaktyka cierpi, ale wciąż istnieje w niej piękno. To droga powrotna. Przygody z Imperium? Tak. Nastały mroczne czasy. Pomagałam tym, którym mogłam. Cieszę się, że jesteś cała. Wzajemnie. Gdziekolwiek poleciałam, zawsze byłeś blisko mych myśli. Nigdy nie widziałem takiej burzy. Trudno przewidzieć, ile potrwa. Lepiej nie przekonać się na własnej skórze. Też tak uważam. Całe lata unikałeś Sir. Czemu chcesz ją teraz odwiedzić? Potrzebuję jej pomocy. Szukamy czegoś związanego z zakonem. Ciekawe. Wciąż jesteś zły, że odeszliśmy? Nie spodziewałem się tego, Merin. Wszyscy ruszyli własnymi ścieżkami. Rozumiem, Cal. Ale każdy miał swoje powody. Teraz powoli! Czy jakiś romans się tu szykuje? Spokojnie. Spamelski przyjacielu, możesz się pospieszyć? Przyspieszmy! Musimy się pospieszyć! Szybciej! Trzeba się pośpieszyć. Ten Spamel się boi. Stawia mi op. Chyba mamy iść do tamtego punktu, myślę. Merin, idziemy! Jesteś cała!
uciekł ten spamel! To już nie ma znaczenia! I to wszystko? Nie jestem wrogiem. Chcesz mnie chronić. Kurwa. Sojusznikiem. Broń mnie. Zamierzam dotykać. Pomóż. Coś przegapiłem? Co to było? Jakbym walczył z powietrzem. Pomocy! Styl! Mogę strzelać! Następnym razem odskocz. Kurwa. Słyszysz? Niemożliwe. Spamel musiał znaleźć schronienie. Tędy. Jaskinia. Ten Spamel nas uratował. Możemy mu wybaczyć, że zostawił nas na śmierć. Zgoda. O, dobra. Na noc wystarczy. Usiądź. Opowiedz mi, co porabialiście, odkąd ostatnio się widzieliśmy. No, było jak zwykle. Trochę walczyliśmy, trochę pomagaliśmy. Nie zagrzewałem nigdzie miejsca. No i... odkryliśmy coś wyjątkowego. Miejsce poza zasięgiem Imperium. Ale musiałbym przestać walczyć. A nic innego nie potrafię. Kal. Spójrz w ten ogień. On cię ogrzeje. Pokrzepi cię w ciemne, samotne noce, tak? Ale jeśli go nie ugasisz, pochłonie wszystko, co spotka na swojej drodze, pozostawiając jedynie popiół. Za to w zimną noc, taką jak ta,
Ciepły ogień jest idealny. I towarzystwo też nie jest najgorsze. Tęskniłem za tobą. A ja za tobą. Musiałam odejść, Kal. Aby poznać galaktykę na własnych warunkach. Znalazłaś coś? Siebie. Odzwierciedloną we wszystkich miejscach i ludziach. Datomira zawsze będzie mi domem, ale... nie musi określać, kim jestem. Nie rozumiałem, dlaczego odeszłaś. Ale teraz myślę, że... dokonałaś dobrego wyboru. Przegapiłeś coś. Hej. Rozpogodziło się. Chodźmy. Tego nigdy nie będę miał dość. Super, wszystko z tym. Cóż, przetrwaliśmy naszą pierwszą wspólną burzę. Tak, to prawda. Cieszę się, że się spotkaliśmy. Jak długo planujesz zostać na Jedzie? Nie wiem, ale cieszę się, że zobaczę Griza. Co u niego słychać? Nieźle. Otworzył kantynę. Salon Pailuny. Nazwał ją na cześć swojej kababci? Dla Griza nic nie jest ważniejsze niż rodzina. Czekaj, bo... tu coś jest. Mam jest szybka podróż do odblokowania, ale to mniejsze. Idziemy tutaj. Witaj, przyjacielu.
Jakże miło znowu cię zobaczyć. Mistrzu Cordova. To zaszczyt. Ja... Nie sądziłem, że się spotkamy. To ja jestem zaszczycony. Sir wszystko mi opowiedział. Wykazałeś się wyjątkową odwagą i roztropnością w obliczu przemożnego zagrożenia. Postąpiłeś słusznie. No, tego bym nie powiedział. Wybierzmy nowy punkt spotkania. Imperium niestety zajęło ruiny. Niedobrze. Przynajmniej burza zatarła wasze ślady. Chodź, chodź, wprowadzimy cię do środka. Mistrzu Cordova, udało ci się znaleźć Zefo? Tylko wątłe ślady ich wędrówki. Kierowali się głęboko w nieznane regiony. Przykro mi. Zdarza się. Ale ta klęska zainspirowała mnie do odnalezienia innych ocalonych Jedi. Poszukiwania zaprowadziły mnie do mojej dawnej uczennicy. Nie każmy Sir czekać. Czekacie na mnie? Co mam zrobić? Jak sobie radzisz, Skal? Nie brzmi zbyt dobrze. Trochę mi się dostało, ale wciąż oddycham. I bardzo mnie to cieszy. Doszły mnie niedawno wieści o terrorystach Jedi na Coruscant. Byłeś na Coruscant? No proszę, modliszka najlepsze czasy ma chyba za sobą. Ale wciąż daje popalić. Dobrze ukryta ta baza. Tak. W ostatnich latach Imperium coraz bardziej zaznacza swoją obecność. Są stanowczo zbyt silni, żeby walczyć z nimi bezpośrednio. Ale robimy, co możemy. Oczywiście najważniejsze, żeby nasza praca pozostała tajemnicą. Co dokładnie masz na myśli? O to lepiej sam zapytaj się. A tymczasem ja i Merin powitamy nowo przybyłych. Jak było na pustyni? Zimno, burzowo i zbyt imperialnie. Wolę inną pogodę. Ale właśnie taka jest coraz częstsza. Gdzie przeczekaliście? Jest coś ciekawego? Na pewno coś tutaj jest. Jakieś swoje, coś tam. Gris pewnie siedzi w kuchni. Potem z nim porozmawiamy. Ej, nic nie ma, także idziemy do statku chyba, co? Mistrz Cordova i ja będziemy czekali na Grisa. Idź porozmawiać z Sir. Myślałem, tam gdzie byłem, no ale nie mogę tam wejść przecież. Aha.
dalej. Brat Armias nie zerwałby kontaktu od tak. Cal Kestis. Witaj na Jedzie. Wiedziałam, że burza cię nie powstrzyma. Odbudowujecie archiwa? Próbujemy. Dopóki ta wiedza istnieje, dziedzictwo Jedi przetrwa. Niesamowite. Mm. Ale coś mi mówi, że nie chodzi tu tylko o holoksięgi. Tak. Jesteśmy częścią sieci, zwanej Ukrytą Ścieżką. Zapewniamy bezpieczne schronienie i nową tożsamość wszystkim prześladowanym przez Imperium. Prześladowanym tak jak... ocaleni Jedi? Zostało nas niewielu. Ale tak. Wyczulonym na moc i sojuszniku. Nic nie mówiłaś. Bo nie pytałeś. Poza tym... podobno byłeś zajęty robieniem z siebie największego wroga Imperium. Chciałem pokazać galaktyce, że Imperium nie jest nietykalne. Że można walczyć. Że inaczej nic się nigdy nie zmieni. Ale ludzie wolą słuchać propagandy i dalej udawać, że są wolni. Wiesz, wybrałeś trudną drogę. I niczego nie osiągnąłem. No, gdy Imperium ostrzyło sobie zęby na ciebie, my mogliśmy zbudować sieć, zawrzeć sojusze i ratować życie. Myślałem, że dałaś już za wygraną. Mój błąd. Cal, byłeś jeszcze dzieckiem, gdy wysłali cię na tę wojnę. Kiedyś w dawnych czasach, które pamiętam, Jedi nie byli tylko bronią. Ale oboje mamy w tym pewną rolę do odegrania. Dlatego tu jestem. Sir. No popatrzcie tylko na to! Hej! Sir! Nie można powiedzieć, że brak temu charakteru. Ale trochę to dziwne. Ciebie też dobrze widzieć, Gris. No cześć, Bibi. Dobra. No, to jak wam tam było na pustyni? Burza zatarła ślady, ale Imperium zniszczyło jeden ze śmigaczy. To bardzo niska cena za waszą bezpieczną podróż. A to kto? To jest Bołt Akuna. Przyjaciel. Miło mi cię wreszcie poznać. Gaugan jeden! Hej! Mamy komplet! Tak. No, to co was tu sprowadza? Szukamy zaginionej planety. Tanalor, wiesz coś o niej? Leży po drugiej stronie mgławicy zwanej Otchłanią Kobo. Cóż, nasze archiwum ma jeszcze spore braki, ale mistrz Kordowa coś wymyśli. Z przyjemnością. Problem w tym, że nie my jedyni szukamy tego miejsca. Wiedziałam, że to brzmi zbyt pięknie. Nazywa się Dagan Gera. Był Jedi, a teraz przewodzi bandytom w zewnętrznych rubieżach. Jest tam świątynia. Dagan zamierza ją odzyskać. Świątynia Jedi, będąca poza zasięgiem Imperium, może skrywać informacje, których brakuje w archiwum. Zdaje się, że na coś trafiłem. O, jesteś przemiły, Bidi. Zacznę od złych wiadomości. No, rety. Facet wie, co lubimy. Nie znalazłem żadnych informacji na temat tego, jak przebyć Otchłań Kobo. Wyłowiłem jednak dwie wzmianki o Daganie Gerze. Miał na Kobo swoją kryjówkę. Rejestry sugerują, że odwiedzał laboratorium na tamtejszym księżycu. Dobrze, sprawdzimy to. Jeśli coś znajdziecie, to zapraszam. Chętnie wam jeszcze pomogę. Dziękuję. Wam obojgu. Nie ma za co, Cal. Mam nadzieję, że znajdziesz to, czego szukasz. Niech moc będzie z tobą. I z tobą.
pomogę ci wrócić na modliszkę. A więc nie lecisz z nami? Nie mogę. Ciekawe, co coś jest tutaj. Ciekawego. Zebrane. Jakaś skrzyneczka. Mistrz Cordova poprosił o tłumaczenie późniejszej formy przemowy. Której formy? Chorału, bracie. Ciekawe. No dobrze. Przedstaw mu ostatnią redukcję. Nie. Nie chcę się wymądrzać, ale muszę prosić o wyjaśnienie. Dlaczego spełniamy taką prośbę? Pradawni zakazali dzielić się z obcymi wiedzą o rytuałach. Pradawni nie uciekli pod ziemię przed opancerzonymi najeźdźcami. Czasy się zmieniły. Poza tym jest pod opieką mistrzyni Dżundy. Nie Narkisa, przyznam, ale trudno go nazwać obcym. Zrób, o co cię proszono. Tak, bracie. Są głosy, dobra. Nie mogę wejść. No, mam umiejętności. Zobaczmy, co teraz możemy pójść. Mam dodane, tego nie mam. Było pochowane. To było chyba fajne. Wracamy do akcji. No, myślę, że w tej bazie chyba raczej już nic nie będę miał do zebrania. Tylko się. Jak dobrze cię widzieć, Merin. Co cię sprowadza na Jedę? Podczas podróży natknęłam się na pewną grupę. Jej celem jest ukrycie przed Imperium wyczulonych na moc. Słyszałaś kiedyś o ukrytej ścieżce? Jesteś podróżniczką. Znalazłaś jakieś układy poza zasięgiem Imperium? Nie znalazłam. W głębi pustyni rozsiane są niezliczone ruiny. Jedna z nich mogłaby być doskonałym azylem dla ścieżki. Tam coś jeszcze jest. Mam dla ciebie wiele ciekawostek, przybyszu. Coś ciekawego jest. Kuszące, prawda? Bez kitu. Rękojeść. Jest całkiem fajne. Albo mieć dwie rzeczy, albo mieć jedną rzecz. Towar naturalnie przyciągnął twoją uwagę. Astoid. Też jest ciekawe. Ale tu? Tu? Bezcenna ciekawostka w dobrym stanie. I dwa. Chcę to. Odzyskana przez ciebie wiedza jest darem dla nas wszystkich. Dla mnie bomba. Dziękuję. Ocalona przez ciebie wiedza jest bezcenna. Wypróbujmy kilka innych komponentów.
jeszcze zmieńmy. W sumie fajnie będzie wyglądał. Taki złoty? Super. Dzięki temu mogę się wyróżnić. Fajnie wygląda. Coś jeszcze pominęliśmy? Aha, tutaj coś jest jeszcze. Wydajesz się poruszona, siostro. Znalazłaś coś nowego? Hipoteza tilańska. Prawie nie śpię, odkąd dotarła. Podważa autentyczność historii trzeciego mandatu. Mandat z pewnością nie mógł wydać takiego dokumentu. Super, przeszedłem się tylko... Udym się kurwa po nic, znaczy kuźwa. Dobra, musimy się wrócić. Idziemy do modliczki. Tak było, znaczy... Trzeba statku idziemy. Już chyba wszystko tu odpowiedzieliśmy, tak? Do pewności sprawdźmy jeszcze raz. A no, wszystko poszło. Ćwierciele, ile tą kulkę trzeba kupać? Kal, czekaj. Mam go, odkąd działam na własną rękę. Wyciągnął mnie z wielu kłopotów i uznałem, że tobie też się przyda. Merin, tak? A mogę załatwić drugi, jeśli chciałabyś, no wiesz. Nie trzeba, Bolt. Dobra, czyli niekoniecznie, jasne. Mój mistrz niechętnie patrzył na blastery. Powiedziałeś kiedyś, że to nie broń czyni Jedi. Walczymy z całą galaktyką. Każda przewaga nad Imperium jest na wagę złota. Dzięki, Bolt. Dobra, nauczę cię nim strzelać. Strumowiec nie będzie stał w miejscu. Każdy jakoś zaczyna. No i proszę! Nieźle, Jedi. To jak dawno pracujesz dla Sir? Nie pracuję dla Sir. Mój błąd. Spokojnie. Skąd
Przesadził się i pociągnął za sobą. Daję wycisk temu manekinowi. Kal, nie lubisz turmowców. Kto lubi? Chyba już łapiesz, Karl. Która planeta? I co, mamy dwie planety? Wybory, tak? Chciałem jeszcze porozmawiać z nimi. Miło było cię spotkać, Mary. Ciebie też, Kal. Powodzenia. Być może wciąż tu będę, kiedy wrócisz. Mam nadzieję. Gdzie wybieramy się najpierw? Wracamy na Kobo czy Księżyc? Najpierw odwiedźmy eksperymentalne laboratorium. W porządku. Może znajdziemy tam coś, co pomoże nam przebyć otchłań. Dobra. Chyba na tyle w tym odcinku. Następnym lecimy na ten księżyc. Także dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku.